Uniwersytet ma gwarantować uniwersalne spojrzenie, gdyż bez niego rozum, ograniczając się do tego, co częściowe, wyrzeka się swej najwyższej aspiracji, czyli dążenia do prawdy. Podkreślił to papież, spotykając się z delegacją Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego, który obchodzi swe 50-lecie. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że rozum ludzki, zachwycony wiedzą, kieruje się nieraz interesami i użytecznością, uznając je za ostateczne kryterium. Kiedy jednak istota ludzka oddaje się ślepym siłom podświadomości, doraźnych potrzeb czy egoizmu, wówczas jej wolność słabnie. Papież zauważył, że prawda to coś więcej niż wiedza. Poznanie prawdy ma na celu poznanie dobra, a stopni akademickich nie powinno się uważać za synonim wyższej pozycji. Nie wystarczy prowadzić analizy i opisywać rzeczywistość, wskazał Franciszek, ale trzeba tworzyć alternatywne rozwiązania dla dzisiejszych problemów. Za Janem Pawłem II dodał, że nauki humanistyczne nie mogą zostać uznane za najważniejsze wskaźniki norm moralnych. To Ewangelia odsłania pełną prawdę o człowieku.